Witam wszystkich serdecznie. Chciałem wam pokazać, jak zmienił się tor pod lasem przez rok. W pierwszej wersji, pamiętacie, był tam w tej uliczce kilka przeszkód. Teraz się to zmieniło. Co za tym idzie, zmieniły się też prawdopodobnie, a chyba na pewno, nasze umiejętności. Także pokażę kilka przeszkód. Dzisiaj chłopaki od rana sprzątali tor. Ja niestety nie mogłem im pomóc, ale wczoraj i przedwczoraj też praca została włożona. Tor został już przetestowany, tak jak w tej wersji, której teraz jest. Przeszkody są wszystkie przejezdne. Skoro ja, Masters, 40 lat je przejeżdżam, to myślę, że wielu młodszych chłopców też dałoby radę. Także kilka słów na pewno powiem i pokażę cały tor. To jest ostatni nabytek, ale zaczniemy od początku. Tutaj stąd startujemy. Troszeczkę się zmieniło. Były jedne opony, teraz są już trzy rzędy opon. Dla wprawnych przeskakujemy całość na raz. Dla niewprawnych można przejechać. No my już raczej nie przejeżdżamy, przeskakujemy. Co ważne, od miesiąca zmieniły się nasze bandy. Są wysoko usypane, tak aby można było pokonywać je w dużą prędkością. To jest przeszkoda, która jest z nami od samego początku, czyli opony. Z tym, że teraz wszystko już tak mocno nie odsypujemy, żeby te opony biły do góry, żeby szło. Zmieniło się tylko lądowanie. Ono jest dłuższe. Tutaj lot z tego jest około 5-6 metrów. Następne są przeszkoda na dwa sposoby. Szybszy sposób, belka. Można z niej wyskoczyć, przejechać na tylnym kole i kłody potrójne. Dalej tam jest duża banda, którą się wchodzi z dużą prędkością. Tuż długa, prosta, pojedyncza opona. To są takie nasze, o, pojedyncza opona do przeskoczenia. Tutaj taki mamy tak zwany kwietnik, który można przejechać bądź również przeskoczyć. Kolejna banda. Ta kłoda jest z nami od samego początku. Tutaj znikły przeszkody, żeby nabierać prędkości do opon, które znajdują się tutaj na tej prostej. W pierwszej wersji je przejeżdżaliśmy, teraz je, że tak powiem, wszyscy, cała nasza czwórka przeskakuje te opony. Tutaj jest najprostsza. Tutaj można ćwiczyć sobie z tej oto płyty, którą żeśmy ułożyli, ćwiczyć dalekie loty na płask lądowanie. Kolega nasz Flancuś ląduje, zaraz pokażę gdzie. O, tutaj tylnym kołem, czyli jest to około 9 metrów lotu w powietrzu. Duży zakręt za tą bandą. Przejdę na poprzek, żeby nie chodzić w koło. O, tutaj mamy duży nawrót za tą bandą. Jest również banda. Widzicie, jak wszystko dzisiaj pięknie chłopaki wygrabili. Tor jest wyrównany przed zimą. W razie by teraz zamarzło, można dalej jeździć. Byłoby wtedy płasko, równo. Co trzeba powiedzieć, tu mamy bardzo różne kształtowania terenu. Od piasku, poprzez twardy piasek i bardzo miękki. To nasza też jedna z najnowszych przeszkód z zakupionych podkładów kolejowych. Zrobiliśmy piramidkę do wyskoku. Strach był, ale tylko minimalny. Piramidka fajnie bije w górę. Najdłuższe loty aż tutaj do tego drzewa. Chłopaki dolatują tylnym kołem 5 metrów. Ja gdzieś ląduję w połowie, w zupełności mnie to wystarcza. Duża banda z nawrotką. I ostatnia banda, która teraz też wygląda całkiem inaczej, jest duża, wysoka, staramy się jeździć po górze. No i ostatnia przeszkoda, która powstała, z kolegą Arturem zrobiłem kilka dni temu. Opony nie podsypane praktycznie wcale, zasada podniesienia koła. Tu taką
można pokazać taką ciekawostkę, żeby się nie wyjeżdżało. Mamy pod spodem ułożone płyty, żeby się dziury nie wyjeżdżały, żeby to było dość stabilne i nie potrzeba było poprawiać. Muszę powiedzieć, że przedwczoraj udało mi się przejechać raz, wczoraj już kilka razy, 50% przejazdu mi się udało. Także jest to trudna przeszkoda, ale cieszy. W miarę posprzątane. Tor ma długość, jest zmierzony, ma długość 380 metrów. Czyli zobaczcie, jak na małej powierzchni można, zmieścić fajny tor do treningu, gdzie trenujemy, czyli enduro, skoki, WLKP. Trenują i szlifują swoją formę. Serdecznie pozdrawiam. Ze sportowym pozdrowieniem.